Dzień dobry Państwu. Zapraszam na mój niedzielny przegląd akwarium. Zaczynamy jak zwykle od 840 litrów. Zaszła tutaj niewielka zmiana, a mianowicie podzieliłem wczoraj korzeń, który dostał od mojego kolegi Adasia i zrobiłem z niego dwa. Osadziłem je tutaj po lewej stronie, kiedyś miałem anubiasy, które oddałem też Adasiowi i teraz to akwarium właśnie wygląda tak. To jest taki, powiedzmy, taki pająk, korzeń zrobiłem, a gdyby sobie tam, powiedzmy, kieliski mógł chować, by sam przebywać sobie pod nim. Wygląda pięknie. A tutaj zrobiłem dwóch takich, o takie, że tak powiem, w poziomie, bo one były jakby oryginalne, ten to one stały w pionie te korzenie i tak nie bardzo mi pasowało. A tak nawiązuję do tego tam leżącego korzenia, tylko tak jak mówię leżących, dlatego też zrobiłem takie leżące, że tak powiem. A tak to nic więcej, żadnych tych zmian nie zaszło. A i jeszcze ta roślinka tutaj, co widzicie, ten chwast, nie jest posadzony przypadkiem, ale o tym na razie nie chcę mówić. No to przyjdzie czas, że tak powiem. Tak jak mówię, tutaj nic się nie dzieje złego. Rybki normalnie funkcjonują, pływają, żyją, że tak powiem. Zostały tam już nakarmione, dostały rybę. No nie pamiętam, morszczuka albo dorszacz, nie pamiętam. Robię to na zasadzie takiej, że ucieram na tarce, przesadzam przez, o, powiedzmy, tą siatkę taką grubszą do tej takiej drobniejszej, a to te drobne frakcje lądują właśnie u tych maluchów tamtych moich skalarków. No i taką, no mówię, tak jak widać, roślinki się już nie glonią, tak jak się glonił na początku, bo akwarium zaczyna dojrzewać, jest coraz lepiej, a będzie jeszcze lepiej. Widziałem już dzisiaj, o, tam widać ten głębi, nie wiem czego będzie widać, pomarańczowego tego zbrojnika. Są coraz śmielsze, wychodzą już właśnie tutaj bardziej naprzód. Akwarium, no, spróbuję go wam pokazać, o, wycofuje się już, ale no trudno. Także te zbrojniki czerwone już się pokazują tutaj na przodzie. W tej chwili bez kamery widzę je trzy. Nie wiem ile ich pozostało, bo ich chyba 10 kupiłem, nie wiem ile ich jest, ale kilka jest na pewno. I mówię, już się pokazuję tutaj na przodzie akwarium. Tak akwarium się prezentuje. Tak wyglądają właśnie te korzenie. Tutaj czegoś mu brakowało i wreszcie te korzenie dały mi to, czego szukałem. No a teraz przejdziemy do moich maluszków. Uszknę wam rąbek tajemnicy, co my tu mamy. To są paraiby. Pamiętacie te, co były z czarnymi żaglami, te pomarańczowe? To były najładniejsze z paraib, jakie są. Są bardzo rzadkie. To są właśnie paraiby. I powiem jeszcze więcej. Jeśli nie wszystkie, to przynajmniej 80% to są paraiby, bo część z nich być może to są smokej, o właśnie. Ale ich nie ma za dużo, także być może to też są paraiby smokej, niewykluczone, że to są wszystkie paraiby, całe 100% tego stada. Ale mówię, te najładniejsze, co właśnie były te pomarańczowe, to są, będą czarne paraiby. Mówię, są pinoj paraiby też. O, tutaj jest ładna paraiba, widać już na głowie ten. To będzie pinoj, tak jak ojciec. Także mówię, nie jestem pewny w 100%, czy to będą same paraiby, czy będą też niektóre z nich bluesmokej po matce, ale tak jak obserwuję, to prawdopodobnie są same paraiby. Chyba w trzech czterech odmianach. Także przepiękne ryby.
tak jak już kiedyś wspominałem, nie marzę o takich, że kiedyś będę miał, a teraz właśnie już są, wrastają. Mówię, takie dobytki pomarańczowe już się robią z nich paraiby. A znalazłem zdjęcia w internecie dorosłych tych właśnie tych czarnych paraib, są przepiękne. A matka, ich babka wywodziła się z tej hodowli, w której znalazła zdjęcia tych rybek. Także nie mam żadnych złudzeń, że to są piękne czarne paraiby. Naprawdę śliczne. Te wszystkie inne są ładne paraiby, ale te są najładniejsze. Fenomen dostał jeść, oczlika i rybę. Za chwilę wyjeżdżam do mojego kolegi Adama, także dostaną kolejną porcję jedzenia, wrócę. Także naprawdę śliczności będą. Śliczności paraiby będą. Trzy albo cztery gatunki. Znaczy kolory, nie gatunki, odmiany barwne, o tak może. I to tyle, żeby nie zanudzać. Życzę wszystkim Państwu miłej niedzieli. Rzucę na korzeniowisko. Bardzo mi się to podoba. Czego mi tu brakowało właśnie w tym korzeń dał mi to, czego mi brakowało.